postać, której pewnie na początku za wiele osób nie lubiło. Jednak później dzięki tytułowemu bohaterowi zmienił się moim zdaniem na lepsze. Zapraszam na 10 ciekawostek o Nejim Hyuga. Muzyka, którą słyszycie w tle, to remix motywu Nejiego. Jest to też motyw Tenten, jednak jej jest wolniejszy, a Nejiego szybszy, bardziej optymistyczny. Neji oznacza wir lub śrubę. Ma to związek z jego techniką Hakesho Kaiten, a jego nazwisko Hyuga oznacza miejsce na słońcu. W mandze jego przeklęte znamie na czole wygląda podobnie do symbolu NSDAP, więc w anime został zastąpiony znakiem X. W omakie 156 odcinka Naruto Shippuden Naruto przedstawił ludziom, że Neji rzadko pojawiał się w odcinkach. Odpowiedział on, że jako Jonin jest ciągle na misjach i nie ma na to czasu. Jego hobby była medytacja. Chciał walczyć z Hiyashin Hyugą i ponownie z Naruto Uzumaki. Szkoda, że nie zobaczymy walki geniusza z siódmym Hokage. Twórca Naruto przyznał, że Neji zginął tylko po to, aby połączyć Naruto i Hinatę. Wspaniały i realistyczny. Tak została określona osobowość Nejiego. Masashi Kishimoto w jednym z wywiadów oznajmił, że pochodzenie imienia Boruto jest od Nejiego. Boruto oznacza śrubę, tak samo jak właśnie Neji. Prawdopodobnie stało się to dlatego, że dzięki niemu w ogóle powstała ta rodzina. Hinata i Neji byli kuzynami, jednak nazywała go bratem. Prawdopodobnie dlatego, że ich ojcowie to bliźniacy. To już na tyle w tych ciekawostkach. Dajcie znać, o kim zrobić kolejne. Trzymajcie się, na razie, cześć!